Od około 20 godzin farmię sobie diamenty, no i widzowie, wpadło nam ich naprawdę bardzo dużo. Przez te 20 godzin zarobiliśmy sobie prawie na nowego huge peta, ale to nie jest istotne. Istotny jest temat, który poruszymy w dzisiejszym odcinku, dlatego na samym starcie, widzowie, rozsiądźcie się bardzo potężnie. Chyba, że jesteście mali, to nie potężnie. Ale potężnie możecie stawić łapę w górę, subskrybować kanał koniecznie dzwonkiem i piszcie komentarze ze swoimi nikami, bo w następnym odcinku, tak jak obiecałem, rozdamy sobie jakieś huge. Dlatego, widzowie, piszcie, bo będę zbierał z dwóch poprzednich filmów, dlatego możecie nawet wejść na kanał i zobaczyć dwa poprzednie filmy, napisać swoje niki, jeśli nie napisaliście. No i będziemy robić trzy rozdanka na właśnie huge. Słuchajcie, widzowie, potężna rzecz, bardzo potężna rzecz, mianowicie będę chciał dzisiaj z wami o czymś pogadać. Naprawdę jest giga grubo. Generalnie, widzowie, słowami wstępu, jak widzicie, Pet Simulator X powoli zaczyna się kończyć. W sensie serio, po prostu taka jest prawda. Preston robi nową grę, no i teraz będzie się głównie nią zajmował. W tym momencie dostajemy update'y takie, żebyśmy się podniecali, że mamy diamenty, możemy tradeować tymi huge i tak dalej, i wiecie, tutaj huge za darmo, tutaj nowy huge tron, po prostu tych huge jest coraz więcej, coraz łatwiej jest zdobyć i tak dalej, i to wszystko jest pod to, żeby utrzymać grę jeszcze jakkolwiek przez jakiś czas i żeby z niej ciągnąć kasę. No ale dobra, generalnie ustalmy jedną rzecz, coraz łatwiej jest zdobyć huge'a, co nie, widzowie? No przyznajcie, zostawcie lajka, jeśli się zgadzacie. Mamy bardzo dużo sposobów, a kiedyś to trzeba było kupić maskotkę albo dropnąć z jajek, w sensie, że z tych jajek za robuxy, bo dopiero później huge pojawiły się w jajkach za darmo. No ale dobra, widzowie, nie jest to istotne. Istotny jest temat dzisiejszego filmu, mianowicie nowy sposób na zdobywanie huge petów. Najpierw zobaczmy sobie gifty, jakie mi wysłaliście. Dziękuję serdecznie za giftowanie tutaj wszystkim, którzy mi wysyłają nowe mifikale, diamenty, nie wiem, huge też się jakieś pewnie zdarzają. Generalnie dziękuję wszystkim za wysyłanie mi tutaj gifcików. Ale dobra, widzowie, przejdźmy w takim razie do meritum. Jak wejdziecie sobie w shopa, co nie? No to w tym momencie, jak wiecie, macie po prostu questy. To są nowe, nowy widget w grze. Questy. Macie po prostu na każdej mapie zadania do wykonania. I tutaj macie też darmowego huge'a, tutaj jakby to totalnie nie jest żadna nowa informacja, bo mówiłem o tym na przykład we wczorajszym filmie. Ale widzowie, co jeśli wam powiem, że jest możliwość zdobycia huge peta, co nie? Z tych jajek, które macie tutaj. No patrzcie, podchodzicie tutaj, no i nie ma żadnego huge'a, co nie? No nie ma. Nie ma żadnej informacji o tym, że jest tutaj huge do zdobycia. No nie ma, no nie ma zupełnie. No tutaj podjedziemy, widzowie, tutaj. No nie ma żadnej informacji o tym, że jest huge. Ale co jeśli, powiem wam, że pojawi się opcja taka, widzowie, że można dosłownie z tego jajka, nawet z tego kokosa sobie możecie, widzowie, zdobyć huge'a, który będzie jednym z petów, które są tutaj. No to myślę, że każdy z was się trochę już zainteresował, co nie? Dlatego, widzowie, oglądacie film do końca, bo zaraz o tym będziemy mówić, ale na samym początku chciałbym, widzowie, was zaprosić w ten piątek o godzinie 18:00 na Jumping Pet Simulator. Ze względu na to, widzowie, że będzie naprawdę mega update, będziemy też robić sobie jakiegoś krótkiego streamka o godzinie 18:00. Nowe krainy, nowe funkcje, o które już prosiliście. Autogranie, więc całą majówkę będziecie mogli na awku przesiedzieć, widzowie. Ja wiem, że używacie skryptów do Pet Simulatora, żeby skrzynka sama się biła. Ja wszystko wiem, widzowie. Ja wiem, że wy tacy jesteście. Dlatego, widzowie, wprowadzamy funkcję autoplaya w jumpingu. Będziecie sobie naciskać jeden przycisk, a wasza postać będzie skakać sobie po chmurach. Również pojawią się inne funkcje, o które prosiliście. Dlatego ten piątek, godzina 18:00, widzowie, widzimy się w Jumping Pet Simulator. Przepiszcie sobie te kody, póki jeszcze działają, bo możliwe, że te kody będziemy wyłączać. Dlatego, widzowie, wpiszcie sobie te kody. Link oczywiście do gry macie w opisie. No dobra, widzowie, słuchajcie, co mnie zaintrygowało? Generalnie zaintrygował mnie jeden film z zagranicy, który się pojawił i chciałbym z wami go obejrzeć. Nie wiem, czy wiecie, ale Preston ma coś takiego jak taką tajemną grupę i on tam likuje różne rzeczy i tam jakby ludzie sobie mogą, wiecie, te rzeczy użyć do filmów, ale no czasami też nie mogą. I tutaj mamy film z kanału Actually Not That, Not That. Ten film generalnie, widzowie, pokazuje nam nową funkcję, która może pojawić się w Pet Simulatorze. Więc tutaj widzicie, chłopce podjeżdża, co nie? No i ma tutaj questa. No i właśnie, i tutaj gość pokazuje, że widzicie, robi sobie tego questa, co nie? Rozwala te skrzynki. 3 dni mijają, widzowie, bo tak długo trzeba to robić. O kurde! No i patrzcie, i gość normalnie se robi tak, co nie? Otwiera tutaj, no generalnie nic mu nie dropi, nie? No ale patrzcie, widzicie, legitna Trading Plaza, nic mu nie dropnęło totalnie. No nie, no totalna... Totalnie nic mu nie dropnęło. I Preston napisał do niego, e, mordo, bo chciałem dodać to na następny update dla każdego. I tutaj mamy Evolution Huges. I mamy, jak widzicie tutaj, informację na temat tego, że select 10 huges to make an evoluted huge. Czyli tutaj wychodzi na to, że widzowie, możemy ewoluować sobie huge. To wygląda to generalnie bardzo legitnie. To wygląda bardzo legitnie, widzowie. Nie chcę nic mówić, ale to wygląda naprawdę bardzo legitnie.
Dobra, tutaj mamy kodzik, widzowie. Tutaj mamy kod widoczny. Tutaj mamy, jak widzicie, Evolve Pets. Aha! O kurde, ej, ale to by było mocne. Tutaj jest jakby przerabiana maszynka do goldów na właśnie taką do ewolucji petów. I teraz gościu sobie na przykład tutaj wpisuje liczby, spawnuje sobie huge pety. No i jak widzicie, ma 6 huge petów takich samych, widzowie. No i sobie w tym momencie tutaj podbija. No i sobie bierze i po prostu ulepsza na 100% i sobie ewoluuje po prostu w lepszego huge'a. No nie, no to by było mocne, widzowie. No i dobra, wracając właśnie do tego, widzowie, czy mogłoby to w ogóle zostać dodane? Czy to jest w ogóle, czy byłby sens przede wszystkim? Mi się wydaje, że po pierwsze, okej, sens by był, to na pewno, bo ludzie by się ucieszyli. A i tak ta gra umiera i prawdopodobnie za niedługo już ludzie i tak będą mieli totalnie wywalone we huge'e. No generalnie powiem tak, widzowie, wszystko zmierza w tym kierunku. No nie ma co się oszukiwać, ze względu na to, że, no już wam tłumaczę, widzowie. Preston dąży do tego, żeby każdy miał full huge, żeby ludzie mieli te Titaniki, żeby ludzie się tym podniecali, jak najbardziej tylko się da, żeby, wiecie, kręcić kasę i tak dalej. A jeśli on jest w stanie zarobić trochę kaski na tym, żeby tak, wiecie, podkręcić... O, w ogóle widz jakiś mi dał tutaj tego. Dzięki bardzo za takiego mocnego peciszkona. No, a jeśli, widzowie, jest opcja na was trochę zarobić, no to na pewno taka opcja się może pojawić. Nie ma co ukrywać, widzowie, sporo rzeczy jest zrobionych dla pieniędzy w naszym świecie. Dlatego, widzowie, pamiętajcie, że jeśli taka funkcja wejdzie, a jest taka szansa, że może wejść, gdzie po prostu nawet fuzujecie sobie zwykłe pety i na przykład będziecie mieli opcję taką, że nie wiem, sfuzuj 700 tych samych zwykłych petów, żeby dostać huge'a. Mi się wydaje, że takie coś może się pojawić w pewnym momencie, bo te huge'e już naprawdę tracą totalnie wartość. Coraz większą wartość, myślę, że ludzie przykładają do Titaników, które są rzeczywiście rzadkie, bo Titaniki to są takie nowe huge'e, można by powiedzieć. Bo jakby wcześniej, widzowie, huge'e ciężko było zdobyć tak samo jak teraz Titaniki po prostu. Więc no jakby mi się wydaje, że to idzie w tą stronę, widzowie. To idzie w tą stronę, żeby po prostu huge pety zastąpiły nam zwykłe pety, a po prostu żeby Titaniki były takimi, wiecie, nowymi jakby to powiedzieć, no po prostu no huge'ami, więc jakby to idzie właśnie dokładnie w tą stronę, widzowie, dlatego myślę, że Preston, tak szczerze, myślę, że może dodać to jako taką opcję dodatkową. Nie wiem, co się wydarzyło w sumie, ale okej, to jest trochę dziwne. Widzowie, wydaje mi się, że taka opcja może się pojawić. Myślę, że nawet taka opcja może się pojawić za Robuxy i nie zdziwiłoby mnie to totalnie. W tym momencie dążymy, widzowie, do tego, żeby każdy miał huge, żeby każdy po prostu miał tych gemów dużo. Jak widzicie, nafarmiłem tyle gemów, widzowie, w 20 godzin, niecałe. I to zrobiłem tylko i wyłącznie po to, żeby wam na początku tego odcinka pokazać, że da się, że jakby ja naprawdę miałem wczoraj o połowę mniej gemów i tak na dobrą sprawę teraz mogę za te pieniądze sobie kupić nawet pierwszego huge'a, jeśli bym, nie wiem, był nowym graczem i nie miałbym w ogóle huge peta, to ja mogę w tym momencie sobie kupić huge'a całkowicie za darmo. O, coś się stało chyba. Ta, coś się chyba stało, widzowie. Nie, widzowie, wywaliło mnie z Pet Simulatora. Więc no, słuchajcie, widzowie, no generalnie sytuacja jest taka, że tak jak mówię, wszystko dąży powoli do tego, żeby najzwyczajniej w świecie były te huge totalnie bezwartościowymi petami. Czy mi się to podoba? Wydaje mi się, że średnio. Jakby w tym momencie wydaje mi się, widzowie, że naprawdę to idzie w złą stronę. W sensie to już jest skończenie gry, no nie ma co się oszukiwać tutaj. A propos wyglądu, widzowie, no to dajcie znać w komentarzu, jak to według was wygląda. Czy wam się to podoba, czy też nie. No i pamiętajcie, żeby wbijać na Jumping Pet Simulator. To jest nasza gierka właśnie w Robloxie. Macie też petki, macie też zbieranie coinów. W tym tygodniu, w ten piątek, widzowie, bardzo potężny update, godzina 18:00, ten piątek. Więc zapiszcie sobie to w kalendarzyku, w notatniku, we wszystkim, będziemy kończyć tą krainę. Więc wbijajcie sobie zagrać, bo jakby myślę, że to jest idealna gierka na majówkę. I tyle, widzowie, no myślę, że warto wbić. Szczególnie, że patrzcie, jak sobie fajne pododawaliśmy. Takie pierdółki małe, jakieś animacje dodatkowe, tu też widać, że pieniążki do was lecą, też macie nową krainę do sprawdzenia, jeśli graliście dawno. No to jakby myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie tutaj wbić. Link oczywiście w opisie, przepiszcie sobie te kody, tak jak mówiłem. No i co? Piszcie w komentarzu, co myślicie o tym wszystkim. Ja się z wami, widzowie, żegnam. Miłego dnia wam życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia w piątek, godzina 18:00. I to tyle. Hej!